Siemaneczko wszystkim, z tej strony Pomidory.pl i chciałbym was bardzo serdecznie zaprosić na czwarty odcinek Zagrajmy w Donkey Kong Country na SNES-a. A w dzisiejszym odcinku zabieramy się za świat numer 4 pod nazwą Gorilla Glacier. Tak jest, proszę państwa, jedziemy z Gorilla Glacier i z pierwszym poziomem w tej grze, a raczej w tym świecie, jakim jest Snow Barrel Blast. I ten poziom specyfikuje się tym, że jak sama nazwa wskazuje świata, zabieramy się za poziomy zimowe. I tutaj jako tako bym już bardziej widział naszego Rambiego, który zagościł w pierwszym odcinku, gdzie tło jego rundy bonusowej właśnie to było takie tło, jakie widzimy teraz. No i cóż, co ja mogę tutaj powiedzieć? Muzyka, która teraz leci w tle, to jest po prostu arcydzieło. Nie tyle dlatego, że klimat jako tako jest moim zdaniem bardzo dobry, co jeszcze po prostu ten śnieg w tle padający. Naprawdę SNES, podziwiam za to tę konsolę, że ona jest taka mocna, naprawdę, bo uwierzcie mi, to oświadczy tylko o tym, że konsola sama w sobie jest mocna, że coś takiego jest w stanie udźwignąć. I nawet, że ja nie lubię zimy, to przyznam, że zima w grach wideo, w takich grach jak Donkey Kong, to jest po prostu coś pięknego do oglądania. No i tutaj oczywiście Kremling stoi nam na drodze, który, że tak powiem, się wypiął na nas i śmieje się nam prosto w twarz, ale ja już, że tak powiem, machnąłem na to ręką i stwierdziłem, że nie ma co, lecimy dalej z koksem. W dzieciństwie, jeżeli chodzi o ten poziom, nie miałem z nim żadnych problemów, aczkolwiek mój znajomy po raz pierwszy, mogę to powiedzieć serdecznie, że mój przyjaciel się dosłownie tu rozpłakał ze złości. Dosłownie game overował na każdym kroku w tym poziomie. Nie znał kompletnie mechaniki, tak samo zresztą jak ja, ale mi jakoś to szło. A on po prostu nie miał w sobie tyle cierpliwości i dosłownie się popłakał na jednym z tych poziomów właśnie. Ale to jeszcze nie jest jakby to powiedzieć w skrócie, jego koniec, jakkolwiek to brzmi, jego koniec cierpliwości, bo uwierzcie mi, to nie jest jeszcze ten poziom. O tym poziomie sobie porozmawiamy za 2 lub 3 poziomy, coś takiego. Tak czy siak, moim zdaniem graficznie poziom się ładnie prezentuje. I tutaj wam pokazałem malutki skrócik, który wam troszeczkę skróci, że tak powiem, cierpienia i dzięki któremu zdobędziecie literkę G. I proszę państwa, mam już 90 żyć. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony, ponieważ jeszcze tylko 9 żyć i mamy pełne 99. Snow Barrel Blast mamy zaliczony, więc nadszedł czas na Slip Slide Ride. Dokładnie tak, Slip Slide Ride. O mój Boże. Nie wierzę, że ten dzień nadszedł, moi drodzy, nie wierzę. Słyszycie tą muzykę? To jest najcudowniejsza muzyka. Naprawdę. Jedna z najpiękniejszych muzyczek, którą SNES, że tak powiem, którą SNES odtworzył. David Wise, naprawdę wielkie propsy dla ciebie, gościu. Mimo że soundtrack dwójki moim zdaniem jest jeszcze lepszy, to ten po prostu jest tak mega klimatyczny, że ja już chyba wiem, jak nazwę tytuł odcinka tego. Numer 4. Najprawdopodobniej ten odcinek będzie miał nazwę Krystaliczne Piekło. Nie piekło, tylko piękno. Krystaliczne piękno. Bo inaczej nie jestem w stanie tego określić, naprawdę, moi drodzy. To jest po prostu coś cudownego. Matko boska, ten soundtrack jest przepiękny. Nie powiem, że nie, ale gdy byłem mały, to się normalnie aż wzruszyłem, słuchając tego soundtracku. Jeśli chodzi o historię poziomu, to tak jak z pierwszym poziomem, nie miałem żadnych problemów. Nie pamiętam, jak mój przyjaciel, bo to jeszcze nie był ten poziom, który doprowadził go do płaczu. Tak czy siak, mamy po raz kolejny wszystkie 3 symbole Engarda, co zaprowadzi nas do rundy bonusowej. I mamy oczywiście odliczanie od 99 sekund do 0, więc w tym otóż czasie musimy zebrać jak najwięcej symboli Engarda. Ja, albo tia bardziej niż ja. Ta muzyka się nic nie zmieniła.
Ale tak jak wspominałem wcześniej, w wersji Game Boy Advance'owej nie wiedzieć czemu, ale w tych rundach bonusowych często się muzyka buguje i zamiast tej muzyki, tylko że w wersji Game Boy Advance'owej, która teraz leci, leci muzyka ze zwykłego poziomu, czyli w tym wypadku leciałaby muzyka z naszego poziomu, który w tym momencie robimy, czyli inaczej Slip Slide Ride. Ale Ice Age Alley, czyli następny poziom, jest dosyć interesujący, ponieważ jest malutka zmiana w wersji advance'owej, jeśli chodzi o ten oto poziom. I za chwilę będziemy mieli... Ile tu będziemy mieli żyć? Plus 3 życia, moi drodzy, czyli będziemy mieli 93 życia! Jestem z tego powodu bardzo zadowolony i nie powiem, że nie, ale po prostu... Ten soundtrack, kurde! Przepraszam na emocji, ciężko mi jest się skupić na czymś innym poza tym soundtrackiem, bo po prostu on jest świetny. Jeśli chodzi o ciekawostki dotyczące tego poziomu, to nie ma żadnej ciekawostki. I mówię tu jako prawda, ponieważ naprawdę szukałem jakiegoś... Znaczy, co prawda są, ale są to naprawdę ciekawostki, które nie są w żadnym wypadku jakieś takie, wiecie... wyjątkowe, przez co, nie wiem, będziemy wszyscy zadziwieni, bo wiecie, że ja staram się jakby nie mówić o tak jakby wszystkich ciekawostkach, tylko staram się mówić o tych takich najciekawszych, bo po co mamy na przykład słuchać na temat tego, że o, Cranky Kong oryginalnie miał być biały, a jest brązowy, na przykład, coś takiego, no nie? Wiecie, o co chodzi. Więc dlatego wybieram tylko te najciekawsze ciekawostki, a nie wybieram tych takich perfidnie wszystkich, bo myślę, że nikogo by to raczej nie interesowało. A daję tylko to jako przykład. I tu za chwilę mamy niestety koniec tego wspaniałego poziomu. Specjalnie byłem cichutko, żebyście mogli na początku tego poziomu posłuchać sobie tej muzyki, bo jest naprawdę ona epicka i uważam, że jakbym miał dawać jakby, nie wiem, listę top 10 najpiękniejszych soundtracków z wersji SNES-owych, w sensie ogólnie z gier SNES-owych, to tak, ten soundtrack z tego oto poziomu wylądowałby chyba na miejscu, kurde, nawet trzecim. Dlaczego? Ponieważ na miejscu drugim będzie Fear Factory, a na miejscu pierwszym jest jeden poziom z Donkey Konga Country 2, który po prostu ubóstwiam. To mogę tylko zdradzić jedno, że był to poziom w ogrodzie. I dużo osób, jak już grało w dwójkę, będzie miało malutetnikę, że tak powiem, maluteńki obraz tego, jak to mniej więcej chodzi i o jaki poziom mi teraz właściwie chodzi. To był Stacker Beach, coś takiego, nie pamiętam szczerze. Musiałbym zobaczyć, ale nie chcę teraz tego szukać, bo to nie jest jakby gadka na temat Donkey Konga Country 2. Moi drodzy, kończymy sobie Slip Slide Ride i rozpoczynamy następny poziom, jakim jest Ice Age Alley. Czyli epoka lodowcowa Ali, coś takiego? Chyba dobrze to przetłumaczyłem, mam taką nadzieję. Jest to znowu nawiązanie do pierwszego poziomu w tym otóż świecie, jakim był, uwaga, 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 ponieważ, że tak powiem, uderzyła mnie waga, Snow Barrel Blast. I ten poziom, Ice Age Alley, w wersji Game Boy Advance'owej jest czwartym poziomem. Z kolei następny poziom, czyli Croctopus Chase, jest trzecim poziomem, czyli po prostu tak. W wersji advance'owej ten poziom zamienił się z czwartym poziomem w kolejnościami, czyli zamiast trzeciego w wersji advance'owej, czyli tego co widzimy teraz, mamy poziom czwarty, a zamiast czwartego mamy ten poziom, który widzimy. Chyba to tak wytłumaczyłem, mam nadzieję, że jako tako dobrze to wytłumaczyłem, bo kurde, to jest ciężkie, że tak powiem, na spokojnie bym musiał to jeszcze raz wytłumaczyć, tak więc jeszcze raz powiem. Poziom trzeci, czyli ten, który aktualnie robimy, w wersji Game Boy Advance'owej jest poziomem czwartym, a poziom czwarty jest poziomem trzecim. Myślę, że to jest logiczne. I tutaj się odbije, że tak powiem, od Expresso, ponieważ jak wiecie, on jest uwięziony w tej takiej drewnianej, bo wiecie, jam ślązok jest. drewnianej skrzynce. I po prostu z tej drewnianej skrzynki odbiłem się, przez co uratowałem Expresso i dzięki temu mogę się na nim teraz normalnie... On może mi dzięki temu pomóc. I tutaj są znowu małe jastrzębie, które mnie strasznie irytują, nie będę tego ukrywał, że nie. Ale Expresso jest mi potrzebny do jednej bardzo ważnej rzeczy. Uwaga, checkpoint, ale to nie o to chodzi. Dostaniemy się teraz do specjalnej platformy, gdzie jest literka N. A literka N...
a raczej przy literce N będzie jedna beczka, która zaprowadzi nas właśnie do rundy bonusowej, do której teraz idziemy. I to jest pierwsza nowa runda bonusowa, ponieważ mamy tutaj trzy kolory balonów. Czerwony, zielony, niebieski. Zgadnijcie, jaki pomidor wybierze zestawienie kolorów. Trzy niebieskie, co oznacza, że da nam trzy życia. Przepraszam na emocji, jak powiedziałem w którymś z odcinków, że daje nam 5 żyć. Pomyliłem się. Niestety, ten balon daje nam tylko 3 życia. Ale to nic, ponieważ to nam uzupełniło licznik, dzięki czemu mamy już w 10 minucie tego oto odcinka pełne 99 żyć. I w tym momencie miałbym już pełne 100 żyć. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Ice Age Alley mamy zaliczone, proszę państwa. Czas na Croctopus Chase. Kolejny z poziomów. I z tego co widzę, to jest poziom podwodny. I się nie myliłem. Jest to poziom podwodny. To właśnie tutaj mój przyjaciel płakał najbardziej i on był bliski zniszczenia mojego pada od SNES-a, moi drodzy. Słuchajcie tej historii. Nie tyle co tutaj występują te meduzy i ośmiornice, co tutaj nas gonią, co jeszcze on nie ogarniał, że trzeba tutaj dosyć mocno się sprężać, wiecie o co chodzi, żeby w miarę szybko dostać się do końca poziomu, żeby nas ta ośmiornica nie dopadła. To on se postanowił, jak gdyby nigdy nic, tak na spacerku, tak wiecie, troszeczkę sobie wolniutko pieskiem popływamy i tak dalej. I co się okazało? Było mu to zbędne, ponieważ niestety, ale to przyczyniło się do tego, że on kopnął w kalendarz. Ale w grze, nie w rzeczywistości, żeby nie było. Dosłownie, kopnął w kalendarz. Zginął i żeby was nie skłamać, rekord game overów, jaki tutaj był, to około 15 game overów. Serio, ja mu nic nie mówiłem, nie podpowiadałem mu, ponieważ bardzo się szczycił, że przecież ta gra nic takiego nie zrobi, ponieważ to jest taka malutka, słodka gra, że normalnie Crash już dla niego jest większym wyzwaniem, wiecie, taki poziom Dark Soulsów czy coś takiego. A tu się niestety przeliczył troszeczkę. Zagrał sobie w Donkey Konga i zmienił zdanie. Kompletnie zmienił zdanie. Pożałował tego, że niestety coś takiego go spotkało. No, cóż ja mogę tutaj powiedzieć? Ale hej, mamy checkpoint. I ten znak, który widzieliśmy, to on często, jak widzicie, jest na końcu poziomu. Aczkolwiek tutaj nam daje tylko małą wskazówkę, że musimy popłynąć w tamtą stronę, ponieważ no, musimy jakoś chyba dostać się do końca poziomu, czyż nie? Oczywiście ja tutaj będę miał różne drogi. Raz będę spłynął górą, raz dołem, ale pamiętajcie, żebyście też nie powtarzali tego kompletnie co ja, bo często jak widzieliście przed chwilą, zresztą to był doskonały przykład tego, że mogłem jednak do góry popłynąć, ponieważ ta ośmiornica by mnie nie dopadła, a teraz to nie wiadomo co się z nią stało, ponieważ wiadomo, że ona poleciała do góry, a raczej popłynęła do góry, aczkolwiek, no nie będę ukrywał, ale w dziwnym wypadku się rozpłynęła. To jest bardzo podejrzane, jak na ośmiornicę. A teraz sobie sięgnę po wodę, ponieważ troszeczkę mi zaschło w gardle. Pyszna woda. Akurat, co jest ciekawe, nie wsadzałem może jej do lodówki, ale po prostu sobie tak stała i nie jest ona ani ciepła, ani zimna, po prostu jest o stałej temperaturze, co mnie bardzo cieszy. Mamy KON, czyli jeszcze brakuje nam jednej literki. Ponadto, jeżeli chodzi o ten poziom, ja z tym poziomem nie miałem praktycznie żadnych problemów, jeżeli chodzi o poziom podwodny. Jednakże wiem, że to trochę chamsko zabrzmi, jak taki, wiecie, przyjaciel serdeczny, czyli w tym momencie do mnie, ale gdy patrzę, jak mój przyjaciel cierpiał, to tak z jednej strony, no trochę mi się szkoda go zrobiło, ale z drugiej strony tak potajemnie się troszeczkę śmiałem. Nie powiem, że nie, ale jak on, przepraszam bardzo, mógł się śmiać z tego, jak ja failowałem w takich grach jak Banjo-Kazooie na jego Nintendo 64, czy Banjo-Tooie, jak ja się denerwowałem, to jakoś było wszystko dobrze, ale w momencie, gdy on się denerwuje i cwaniaczył, że przecież Diddy Kong Racing, znaczy nie, w sumie nie Diddy Kong Racing, ale o Diddy Kong Racing też jest inna historia, której nie powiedziałem w oryginalnym let's playu i żałuję, bo sobie teraz przypomniałem właśnie o niej. Ale jeśli chodzi o Donkey Kong Country, to powiedział sobie, że nie, no przecież ta gra, ona wygląda na żałośnie łatwą, co ty dajesz, ona nie jest trudna. Ja go przestrzegałem, ja mu mówiłem, stary, nie wiesz co się pakujesz, a on takie do mnie, no słuchaj, to nie jest nic trudnego, no to my okej, zobaczymy.
I taki oto sposób przegadałem cały podwodny poziom i mamy tutaj gadatkę z Cranky Kongiem. I on tutaj nam opowiada o tym, że jest... są w wszystkich poziomach w grze ukryte hidden levele. Czyli po prostu w skrócie tajne poziomy, które powinniśmy robić, ponieważ one wliczają się, że tak powiem, do statystyki. O, ta muzyka, co teraz leci. Stęskniłem się za muzyką z poziomów kopalnianych albo jaskiniowych. Moi drodzy, Torchlight Trouble. W teoretyce raz, dwa, trzy, cztery, piąty poziom, jeżeli chodzi o wersję SNES-ową, a w praktyce w wersji Game Boy Advance'owej ostatni poziom z Gorilla Glacier, ponieważ ostatni poziom w wersji SNES-owej jest piątym poziomem w wersji Game Boy Advance'owej. Teraz to w dobry sposób, że tak powiem, wytłumaczyłem. I uwaga, partnerem w tym otóż poziomie jest nie kto inny jak papuga Squawks. Ale papuga Squawks, albo Squawks, będzie miała ważną rolę w Donkey Kongu Country 2, ponieważ to ona będzie miała swoje własne poziomy. Tak jest, moi drodzy, tak samo jak Rambi, Expresso, czy inna postać, albo inne zwierzątko, tak samo jak i Squawks będzie miała lub miał swoje poziomy od Donkey Konga Country 2. Nie mam pojęcia, czy w trójce były, bo ja staram się o trójce w ogóle w żaden sposób nie pamiętać. No i tutaj, jak widzicie, miałem po raz pierwszy fail, ale postanowiłem zrestartować poziom, wróciłem z powrotem, zdobyłem życie i Donkey Kong jest szczęśliwy wraz z Diddy Kongiem. Tylko Donkey Kong pokazał swoją pozę zwycięstwa, a Diddy Kong w jakiś tam sposób nie chciał tego pokazać. No i tutaj oczywiście musiałem sobie wrzucić, że tak powiem, save state'a, bo tak jak już wspominałem, nie tyle dlatego, że chcę zrobić, powiedzmy sobie szczerze, dla was, jak i dla mnie, żeby było malutkie ułatwienie w trakcie montowania, żeby nie było, wiecie, zbytnio takiego przesranego, że muszę szukać teraz momentu, gdzie sfailowałem, bo nie będę ukrywał, ale chciałem też zrobić, żeby poziomy były niektóre w perfekcyjny sposób nagrane, bo jakby to wam powiedzieć, od tego świata właśnie dzieją się trudne poziomy. I mamy KONG zdobyte, dokładnie tak, wszystkie literki KONG. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony i nie pamiętam, czy tutaj mi się uda przejść tą rundę bonusową, ale najprawdopodobniej tak. Co jest jeszcze ciekawe, to, że... No właśnie, mówiąc jeszcze o tych save state'ach. No to tak, mówię, że robiłem sobie zawsze je w razie co, bo jak już wspominałem wcześniej, jeszcze jest problem taki, że gra nie zapisuje ci żyć. A jako wiadomo, chcemy mieć chyba jak najwięcej żyć, dlatego trzeba sięgać, że tak powiem, po ostateczną deskę ratunku. Aczkolwiek nie ukrywam, że właśnie najbardziej od tego świata już wam się mogę przyznać, że dosyć mocno używałem save state'ów i load state'ów, ponieważ chciałem zrobić perfect gameplay, bo wiadomo, że lepiej się ogląda bardziej takie perfect gameplaye, jakie jest, wiecie, za pierwszym razem, nieżeli żeby robić to za 10, 15, 20, 50, 60, 100, 1000, czy też milionowym razie. Robimy teraz rundę bonusową Rambiego i teraz właśnie od tej rundy bonusowej dostaniemy się do specjalnego miejsca, gdzie było właśnie m.in. Expresso, a czy... jak mi się udało, jak robiłem rundę bonusową Expresso dostać. Czyli między innymi zdobędziemy ten taki duży token z Rambim i on nam da razy dwa, dzięki czemu mieliśmy przez chwilę możliwość zdobycia razy dwa pomniejszych tokenów i teraz mamy już ich koło 200 coś. Chyba będę miał 300 coś z tego co pamiętam, a nie, jednak 289, czyli niestety troszeczkę się przeliczyłem. I w ten otóż sposób dostajemy się do Exitu i kończymy ten otóż wspaniały poziom, jakim jest Torchlight Trouble. I dojdziemy sobie do save pointu, dzięki czemu sobie zapisałem gierkę. Z tego co pamiętam, już miałem około 50 lub 60%. I oczywiście standardowo czas na poziom Funky Konga, gdzie sobie będziemy podróżowali pomiędzy wyspami. Jej! Wszyscy się cieszymy. I tak, to był chyba ostatni poziom, gdzie mój znajomy po prostu, a raczej mój serdeczny przyjaciel, niestety się popłakał. Znaczy, jest to jak najbardziej możliwe, no bo jednak mieliśmy po 5 lat, czy tam po 6 już wtedy, albo po 7, nie pamiętam dokładnie. Więc ja to jak najbardziej postaram się wytłumaczyć, jak i go troszeczkę usprawiedliwić. Wiadomo, każdy, że tak powiem, ma nerwy i
Znaczy, no to wiadomo, że każdy ma nerwy, ale wiecie, o co chodzi, że każdy ma swój moment cierpliwości i w pewnym momencie ten moment cierpliwości jakby w pewien sposób upada i potem wiecie, no wiecie, jak to się kończy. Ta cierpliwość w pewnym momencie już mija. I sorry, jakbym się naprawdę jąkał, naprawdę bardzo was za to serdecznie przepraszam. Robimy teraz ostatni poziom już z wyspy czwartej, jeżeli chodzi o poziomy platformowe przed bossem, jakim jest Rope Bridge Rumble. I co mogę o ten temat tego poziomu powiedzieć, to to, że zmieniło się troszeczkę tło poziomu, ponieważ jak pamiętacie, tło było bardziej, jeżeli chodzi o Wind Valley, świat numer 3, czyli poprzedni odcinek, to były bardziej takie leśne kolory, a tutaj mamy bardziej takie już widać, że zimowe, czyli że zima również zagościła jak i w tym poziomie. A bardziej w tym poziomie, nie jak i w tym poziomie. Po prostu widzicie, no co ja mogę na to poradzić? Troszeczkę nie powiem, że nie, ale stresuję się, bo nie powiem, że nie, ale chciałbym, żeby Let's Play jak najbardziej się przyjął. Znaczy, jako tako się przyjął, bo są dalsze odcinki, ale chciałbym, żeby był w jak najlepszy sposób poprowadzony. Choć nie ukrywam, że nie, ale już mi się bardzo podoba prowadzenie tego Let's Playa. Nie będę tego ukrywał. I również wy mnie tym motywujecie, jak piszecie jakieś komentarze spoko, jak i niespoko. Nawet totalną krytyką byście mnie zmotywowali do dalszej pracy. A co do tego poziomu, jeśli chodzi o moje wspomnienia, to tak jak wspominałem, ja ten poziom wspominam jak najlepiej, nie wspominam go jakoś szczególnie źle. Mój przyjaciel natomiast nie pamięta, musiałbym się go teraz po latach zapytać, chociaż podejrzewam, że on tego za bardzo nie pamięta, ale nie chcę, że tak powiem... Powiem inaczej, dmucham na zimne, więc nie mam zamiaru jakby walić wam teraz z totalnej ściemy. I mamy 3 tokeny z żabką Winky, więc nadszedł czas na kolejny raz z rundą bonusową Winky. I tutaj, z tego co pamiętam, nawet zrobiłem malutki rekord w zdobyciu tych pomniejszych tokenów, bo zdobyłem ich praktycznie chyba 600 albo 500 coś. Nie pamiętam dokładnej ilości, tak czy siak. To jest naprawdę wystarczająco, ponieważ na ostatni odcinek chcę również przypomnieć, że miałem już pełne życie, 99 żyć. Czyli miałem full ammo, czemu ja to porównuję do jakiegoś FPS-a? Przepraszam bardzo, od kiedy Donkey Kong jest FPS-em? Nie, to nie full ammo, tylko chodzi o full życie. I tak jak wspominałem, proszę bardzo, mamy już 600 coś. Dokładnie 600 chyba... Kurde, nie widzę teraz. Podejrzewam, że 600, tak 70 miałem teraz zdobytych tych pomniejszych tokenów. Miałbym pewnie 700, ale uwierzcie mi, że większą ilość tych tokenów łatwiej się zdobywa w wersji na Advance'a, bo nie wiedzieć czemu, ale czas w tych rundach bonusowych bardzo wolno leci. Nie leci tak szybko jak tutaj. Chociaż tyle! Tyle dobrze! I czas na exit. I w taki oto sposób, proszę państwa, zaliczyliśmy wszystkie poziomy w Gorilla Glacier. Przepraszam najmocniej za to, że się tak, że tak powiem, przejęzyczyłem. I czas na drugą konfrontację z Gnaftim. Jakby to Gnafty's Revenge, tak zwane. I co teraz Gnafty nam pokaże? Między innymi to, że wyżej skaczę. To jest jedyne utrudnienie, jeśli chodzi o tą walkę. Ta walka niczym się nie zmienia, naprawdę. Jeżeli oczekiwaliście jakichś tutaj pościgów, wybuchów, to niestety, ale nie tutaj. Tak więc tak w sumie. I bossowie się ogólnie powtarzają. Nie wiem, czy o tym wspominałem podczas samej, że tak powiem, rozgrywki, ale tak, bossowie się powtarzają. Ponieważ mamy tylko 3 oryginalnych bossów, a potem jest zwykła powtórka. I Keirul. Ale cóż, Gorilla Glacier zaliczone w 100%. Następny odcinek to będzie Krem, Krok, Industries, ENC, gdzie tam również leci mój, jeden z moich ulubionych poziomów, jak i soundtracków, ale o nim w następnym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podoba, mam nadzieję, że w sposób ciekawy prowadzę Let's Play i że jestem informatywny. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału oraz kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkich filmach, jakie wrzucam. A jeżeli tobie, drogi widzu, się spodobało, to... bardzo bym się cieszył, gdybyś zostawił łapkę w górę, bo to nie powiem, że nie, ale troszeczkę nawet i motywuje. A was zapraszam na kolejne odcinki z Donkey Konga, nie tylko. Na razie, trzymajcie się, cześć!